Poszło. Jesteś nocą, więc jesteś ciemną stroną dnia, którego nigdy przecież nie zobaczysz. Jesteś przeszłością, która wiecznie trwa. Ale czy możesz podzielić się ze mną chociaż jednym dniem? Jesteś dłonią, którą odrzuciłem i nie potrafię sobie tego wybaczyć. Jestem samolubny. Jestem niegodny tego, by myśleć nawet o tym, by chociaż umrzeć. Jesteś zamkiem, którego nigdy nie otworzyłem. Wyrzuciłem klucz. I teraz jestem uwięziony pośród własnych myśli, które nigdy nie zdecydują się mnie uwolnić. Spokój powoli przejmuje nade mną kontrolę. To daje mi trochę wytchnienia. A wszystko to, co widzę przed oczami, to wizje mojego przeznaczenia. Czemu powinienem krwawić? Czemu powinienem płacić za czyjąś chciwość? Jestem sam ze swoimi myślami. Sam pozbawiony nadziei. Straciłem to, czego najbardziej potrzebowałem. I teraz czuję, że nie przeżyję tego upadku. Dobrze, kto chciałby za punkt szczęścia przypomnieć, co się działo na ostatniej sesji? Czekam na ten las rąk. Ja mogę spróbować. Mianowicie, przybyliśmy do cudownego Aldorfu, gdzie spędziliśmy pierwszą noc, a następnie udaliśmy się do Aworyty z samego rana. Znaczy niektórzy poszli tam do Szalianki, żeby się opatrzeć, a inni po prostu się ogarnęli. U Elzy złożyliśmy raport, widzieliśmy po drodze cesarzową, imperatorową, która ma dziwny naszyjnik, który wypatrzył Eugen. Następnie udaliśmy się do Elzy, gdzie powiedzieliśmy jej praktycznie wszystko, co się nam wydarzyło po drodze. Pokazaliśmy jej miecz, który zabrała do sprawdzenia, pokazaliśmy jej karteczki, każdy powiedział co nieco ze swojej strony, z perspektywy. Po wszystkim powiedziała, że mamy przyjść dnia następnego na tę samą godzinę. Dała nam dokument, który miał poświadczyć w sumie, że mamy tu przyjść. I następnie wychodząc już, Eugen dorwał Ulisia po to, żeby porozmawiać z nim na temat utrzymania jego spodni na dupie. I w sumie wtedy rozeszliśmy się. Eugen z Ulisiem poszli się najebać za przeproszeniem i jak to ujął Eugen, chciałby komuś przypierdolić. I to się stało. I cała reszta wieczoru albo południa minęła im bardzo ambitnie na tych kwestiach. Dagmar poszedł porozmawiać ze swoją narzeczoną i wysłuchać o pierdolu z jej strony, dlaczego go nie było przez pół roku i gdzie on się szwendał i dlaczego listów nie pisał. I dlaczego ona wszystkim musiała się zajmować. I został na całą resztę dnia, żeby sprawdzić, czy wszystko w nim, jemu, funkcjonuje tak jak należy. Żeby nie brała kota w worku przed ślubem. Za to Neja zaprowadziła Herberta do spełny, do której chciał trafić. Poczekał sobie tam 3 godziny. Neja wróciła po niego i zaprowadziła go w następne miejsce, gdzie porozmawiał z łowcami czarownic, którym miał złożyć raport, ale nie napisał i od teraz ma składać raport co tydzień i meldować o wszystkim. A Neja w tym czasie poszła wysłuchać opierdolu od pożogi zagłady, czyli jej mistrza. Posłuchać o tym, jakich rzeczy nie powinna podpisywać i wtedy wróciła po Herberta i poczekała później przed gdzieś w okolicy domku łowców czarownic, żeby odprowadzić go z powrotem. To w sumie w takim skrócie. Dobrze. Dopisz sobie punktik szczęścia oczywiście. A, i później rozmawialiśmy z Horsemanem, ale to już nie jako nasz. No to już było bardzo późno. Teraz tak. No, Dagmar został u Oliwii. Jak rozumiem, dla Dagmara dzisiejszego wieczoru to jest koniec, tak? A, w sumie. Posiedzę tam niech. Mogę jej zaproponować, że może tam, że jutro będę chciał swoich towarzyszy do siebie, do domu rodzinnego zaprosić i jakby chciała, to bardzo chętnie by nie było, jakby się pojawiła. Jasne, okej, okay, dobra. Eugenie i Urlisiu, wy mieliście bardzo owocne popołudnie, owocny wieczór. Czy chcielibyście jeszcze coś osiągnąć tego? Tak, jak już skończyliśmy, pobiliśmy, ale tak. No, jeszcze, żeby funkcjonować, no to zaproponowałem Ulrysiowi, żebyśmy poszukali jakiegoś cyrulika. Ja po tych ranach, które odniosłem walcząc z samą śmiercią,
A Ulrich z tym językiem, żeby mnie seplenił. Dobrze. Także poszliśmy szukać Cydlika, aby się uleczyć. Dobrze. Znaleźliście bez problemu, to jednak jest duże miasto. Urlisiu, no seplenisz trochę. Co mam ci powiedzieć? I czujesz, jak ci po prostu taki siniec wychodzi tutaj gdzieś od tego ciosu, nie? Będziesz miał na następny dzień bardzo nieprzyjemne, fioletowe, rozlane takie sinisko. Czy ja mogę się uleczyć mechanicznie, tak? Bo mi brakuje punktu żółtych. Tak. Jasne. Jak on ma chirurgię, to tam było K10 na winie. Z chirurgiem plus 2 żywotności dodaje zamiast tam standardowego 1. Ty jesteś ciężko ranny? Nie. Ja. Nie no, K10 przy leczeniu. Dobra. Dodaj sobie 9. Nie potrzebuję aż tylu, ale dziękuję. Czuję się jak nowo narodzony. Czy kapłan jest mechanicznie ranny? Jest. Dobrze. Dodaj sobie 4. Pięść. I teraz tak, oczywiście kapłanie zdezynfekował ci tę ranę na języku. Wyjątkowo bolesną, ale przypuszczam, że z kamienną twarzą zniosłeś. Dał ci jakąś maść. Ostrzegł, że będzie wyjątkowo źle smakować, a żebyś się nie przejmował, że to po prostu przyspieszy proces gojenia. Zapalania się tego wszystkiego. Okej. Okay. I zapłaciliście oboje po 3 szylingi. I ty, ja kolego, płacę za kapłana. Aha, no to jeszcze plus 2 za ten. Czyli 8 szylingów odpisuję sobie. Dobrze. I ja płacę za kapłana, no bo to była dobra walka i kapłan dał się porwać w nią. Chociaż ja ją zainicjowałem. A później jeszcze wracając do karczmy, żeby dalej opijać swoje zwycięstwo nad Aldorfczykami. Po drodze chciałbym gdzieś idąc, oczywiście jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda, znaleźć na jakimś targu, może jakimś sklepie, no bo będąc w stolicy i nie kupić jakichś zabawek, pamiątek dla moich pociech, to grzech. Więc jakąś pamiątkę w formie aldorskich zabawek, żeby mogli porównać sobie z naszymi niderlandzkimi i zobaczyć, jak bardzo kruche są. Dobra, rzuć sobie na plotkowanie, zobaczymy, jak dobry sklep znajdziesz. O, patrz na to. Tak dobry. Tak jak już mówiłem. Jak mi powiedział, czego szuka, to ja mogę mu pomóc. Wiesz, przy pierwszym pytaniu już jakieś przechodnia się mogłeś domyślić. Panie, no, gdzie jest jakiś sklep z zabawkami? Albo gdzie tu dla dzieciaków można kupić coś do zabawy? To ja też. To kapłan ci pomaga. Innymi siłami. I kapłan ci pomógł. Znaleźliście nie w tak oczywistej lokacji sklep z zabawkami. Zabawkami różnej maści, bo są i takie trochę widać, że tańsze i są takie droższe. W sumie do wyboru, do koloru, bo sklep jest dość duży, tylko wejście jest takie malutkie, dlatego łatwo jest je przeoczyć, ale gdzieś dostrzegł. Więc co byś chciał znaleźć? Ja nie będę na dzieciach oszczędzał. Na sobie mogę, na reklanczykach, na kimkolwiek innym, ale na dzieciach oszczędzać nie będę, więc wiadomo, córce jakąś lalkę ceramiczną, bo nie będę się szczypał. Starszemu synowi miecz, żeby w końcu, znaczy taki zabawkowy oczywiście, żeby w końcu przekonał się do niego i zwalczył to pióro. No i na młodszemu też, ale taki mniejszy, żeby miał czym szarżować po tym domu. Dobrze. Patrz, jakie fajne plusowe wilki. Kto? Plusowe wilki. Jakie ma linki? Pokazuję mu te pluszowe wilki. O, no. Trochę Nixa przypomina, powinien sobie kupić, kapłanie. Nie żałuj sobie, w stolicy jesteś, nie często się jest w stolicy. To wezmę dla Nixa. Weźmiesz pluszowego wilka dla Nixa, tak? Dokładnie, niech ma. Dobrze. Pluszowy wilk wyniesie cię 7 szylingów. Natomiast ciebie, Eugenie, te wszystkie 3 rzeczy wyniosą. Na pewno mi stać, także.
I to będzie 12 złotych koron. Jasne. Płacę 12 złotych koron i, i idąc, już wracając, bo już kopaję ostatni przystanek. Już wracamy, już się napijesz, już ci przejdzie ból odkazić tam w spokoju. Zahaczamy o kompanię przewozową, najlepiej Biały Wilk. I nadaję kompanię przewozową te zabawki dla dzieci, podając adres i wciskając tam dodatkową jeszcze monetę. Znaczy jak poprosi 3 ślingi, to wciska mu 4. I tak, no nie wiem ile poprosi, bo to od ciebie zależy, żeby na pewno dotarły i żeby ta lalka się nie stłukła, bo jak się stłucze, to będę bardzo niepocieszony. Jestem niepokojący i tak dalej, mam groźnego kapłana, który sepla nikomu, nie wiem. No powiem ci, że jestem sepleniący kapłan, tak, to jest. Takie siny mu się tu robi. Tak, widzisz go? Tak. Dobrze, bez problemu. Jemu stłukli lalkę. Widzisz jakieś siny? A jej było 10. Dobrze, wyniosło cię to 6 szylingów. No to takie mówię, siódmą, żeby się ta lalka zwłaszcza nie stłukła. Mhm. Dobrze. Kapłanie, ty, jak rozumiem, zostawiasz sobie pluszowego wilka, prawda? No pewnie, i jako dawnik sobie. I tak jak mówię, to są moje deklaracje. Jak kapłan jeszcze chciał coś osiągnąć, to jak najbardziej możemy sobie tam wstąpić, ale odstąpiam parkiet innym. Kapłanie, czy chciałbyś coś osiągnąć? Ja chodzę za Eugeniem i oglądam to brzydkie miasto. Dobrze, oglądasz to brzydkie miasto. Nie. A Nix ogólnie chodzi z wami? Pewnie tak. To widzicie, że wzbudza zainteresowanie. Szczególnie jak napotykacie jeszcze gdzieś tam, co prawda jest dosyć już późno, ale kilkoro dzieci minęliście i szczególnie właśnie wśród dzieci. Większość się boi, ale widać gdzieś tam taką fascynację, jednak takiego dużego białego wilka, no to tutaj za bardzo nieczęsto widują. Może tak. Nix o dziwo lubi dzieci. Ale, no, ale dla specjalnie nie podchodzę z nim do dzieci, żeby się nie wydało, że on lubi dzieci, jest taki łagodny przy dzieci. A, czyli chcesz, żeby zachować pozory, że... Tak, zachować pozory, ale jakby dzieci do niego podeszły, to by się był siódmy. Dobrze. A może zwiedzimy się? Nigdy nie byłem w świątyni Sigmara. Możemy podejść. Możemy podejść. To podchodzimy. Sobie. O, może widzicie ten taki ogromny plac przed świątynią. Jest mniej więcej godzina 19, 20, jest już ciemno faktycznie. Więc coraz mniej osób się kręci. Jest to naprawdę ogromny budynek. Czy chcielibyście wejść do środka? Ja na pewno chcę wejść do środka, bo nigdy nie byłem, dlatego kapłana poprosiłem o pójście. I to, ale tutaj to już na przyspieszeniu, bo chciałbym wejść, wiesz, porozglądać się, może nawet popodziwiać tą architekturę, no bo te raczej krasnoludy robiły, nawet nie ludzie, nie Rekrańczycy, tak, a tym bardziej nie Abernantczycy, ale, ale no imponująca. Komu by nie była poświęcona ta świątynia, jest imponująca, zapiera dech w piersi i siadam w ostatniej ławce i oddaję cześć patronowi Imperium. No mimo wszystko jest zjednoczycielem. No ja też, to jest wiesz, jednak szacunek, ja bym do każdej świątyni wejdę, to oddam cześć, no prawie. No także ja bym chciał sobie rzucić. No, a ja nie chcę rzucić. A ja bym chciał. Nie chcecie zmówić modlitwę do Sigmara jakoś? Tak, i daję datek. O, ale nie za duży, szylinga. Dobrze. Także podsumuj sobie to. A jakaś taka głosowa modlitwa, czy coś? Nie, do Sigmara. To nie tak, dobrze, nie, to jest Sigmar. No tak, dobrze. Także to sobie odejmę te procenty, ale... Mhm. Ale 79 sobie rzucę. Mhm. Dobrze. I jeszcze wychodząc i oddaję już naprawdę parkiet. Kapłanie. Może ten alkohol przeze mnie przemawia? A, nieważne. No powiedz. Co się stało? Nie, za stary chyba na takie rzeczy jestem. No jakie? No tak jak byliśmy, pamiętasz wtedy kapłanie w tych podziemiach i ty i czarodziejka. Takimi mądrymi słowami, że się rzucali. Ja głupi nic nie rozumiałem. Może nauczyłbyś mnie tego języka, co?
Nie, za stary, to jest bez sensu. Nie, nie było tematu, kapłan. Nie, no, i rzucam jakieś przekleństwo w po norskiejskiemu. Norgi się nie rozumiesz. No. No ten język słyszę pierwszy raz. A, to naszych dalekich wrogów kurgan z północy. Żeby poznać wroga, musisz poznać jego język, bo nigdy nie wiesz, co będzie knuł. Powinno się ich nawrócić. Jest tam też wielu wyznawców Ulryka, ale nie, kapłan, nie, zapomnij, nie, ja już za stary może... jestem. Starego psa to... nowych sztuczek nie nauczysz. O, wcale nie. To może tak. Ja cię nauczę klasycznego. A ty mnie... tego. Chcesz się nauczyć kurgańskiego? No to tak jak mówisz. Język. Język wroga trzeba znać. Dokładnie, kapłanie. A jeszcze powiedz mi... Nie jakoś mi tak naszło ostatnio po tych... Ja Ulryk mnie błogosławił i teraz jakoś tak dałem cześć Zjednoczycielowi. Żebyś mi bardziej w te tajniki religijne wprowadził. Teologiczne. No, powiedz mi, kapłanie, odpowiedz mi... Kto to wszystko stworzył? W sensie, jak do tego doszło? Co powstało pierwsze, że teraz żyjemy na takim świecie? Gdzie jest ten początek? Opowiedz mi o tym, kapłanie. Kto stworzył to wszystko, co widzimy? Ja mam mu opowiadać tak naprawdę, czy mechanicz się może zrobić, że ja mu... Mnie bardziej interesuje, którą wersję mi przedstawiasz. No, to kolego twoja decyzja. Tym, że Tal powstał pierwszy, znaczy Tal był pierwszy i od tego się... Tal jako król bogów, bo mimo wszystko Tal jest królem bogów i tutaj nawet każdy Ulrykanin to potwierdzi. Ja nie zaprzeczam, kapłanie. I Ulryk, jego młodszy brat, i jego jeszcze, ich jeszcze młodszy brat, Lija, siostra ich i później żona. I ja to wszystko opowiadam, jak to się stało. O, no to tak mechanicznie, uczy się klasycznego, jak tam wtrąca jakieś słówka, i nauki teologii. Co jakiś czas mu przekazują, że widzisz, po kurgańsku byłoby to inaczej. Wprowadzamy troszeczkę mechanikę w przyszłe przeskoki, także. I ja już oddaję kompletnie parkiet, nie wtrącam. Mi się to mega podoba, bo faktycznie wychodzi fabularnie, ale to o tym po sesji. Dobrze, więc jak rozumiem, wy do końca wieczoru sobie w swoim towarzystwie wymieniacie się nowinkami lingwistycznymi i teologicznymi. Eugenie, bardzo dużo się dowiedziałeś, tak, kapłan ma wiedzę, to całe stworzenie. Tak, kapłan Ulryka to wszystko powstało. Tak. Mieć takiego kapłana koło siebie to jest. Ja mu czasem wtrącam, że... Jakbym kiedyś prowadził wojska, to widziałbym go jakiegoś swojego kapelana w oddziale. U kogo jak nie jego. Zaszczyt. Zaszczyt. Tak, dobrze. Teraz tak, Neo. Widzisz, jak Herbert po około ponad godzinie wychodzi z tego budynku, pod którym go zostawiłaś, bo nie pozwolono ci wejść. No i myślałaś, że już zapuścisz tam korzenie. Nie lubisz tyle siedzieć w jednym miejscu. Nie lubisz nawet tyle chodzić, stać, po prostu no, czekałaś, zastanawiałaś się nawet, czego nie przeoczyłaś. W każdym razie Ruchupert wyszedł. To no ja w tym czasie wyprowadzała lisa, żeby na smyczy se połaził i jednak się odlał, a nie siedział ciągle w jej kieszeni. Bo widzę ciecce u mistrza. Więc bardziej chodziła sobie z nim na spacer wokół budynku. Kolejnego budynku. Żeby później było na pewno tym mniej ludzi i tym ten lis gdzieś tam czuł się trochę bardziej swobodnie, a może też tak jakby wydawało ci się, że może trochę lubił noc, a może to złudzenie, bo po prostu było mniej ludzi i się mniej bał, tak? Ale już się nie wyrywa, już tak nie chodzi albo wiesz przy twojej nodze, albo przy murze, więc już jest. No to świetnie, no to ja go głaszczę i... Wyprowadzam na smycz. I czekam, aż przyjdzie. No, siadł lisek. O, myślałem, że już poszłaś. Słuchaj, przepraszam cię za to. No ile chwilę. To mogło trwać? Co oni ci tam robili? Nic, porozmawialiśmy sobie. Godzinę, no dobra. No, trochę tam... Powiem tak, trochę się nie widzieliśmy czasu, więc to trzeba było nadrobić ten czas, który mi... jakby uciekł gdzieś przez palce. Czyli wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć? Nic nie wiem. Wiem nawet jeszcze mniej, ale to żadna nowość, że za każdym razem wiem coraz mniej.
Tak, tak, możemy iść. To musimy wracać do kaczmy, bo pewnie już się denerwują. Co, nas tak długo nie ma? Mieliśmy chyba być o 18:00. Mi się zawsze denerwuje. Szczególnie. Tym się nie przejmuj, że się będą denerwowali, bo to załóż, że zawsze będą się denerwowali. O, jak mój mistrz. Czemu ty w ogóle, ale co z twoim mistrzem? Co on cię wysłał, no to po co ty w ogóle zaczęłaś krążyć? No, z jego polecenia głównie do tego wszystkiego trafiłam. A teraz po prostu zapytał, to się ze mną do cholery jasnej stało. Chociaż nie, bardziej głównie darły Ria o raport dla Eugena. No, a jak tam u ciebie? Nie uwierzysz. Też darli Ria o raport dla Eugena. Zaskakujące. Więc... jakby to jest chyba dość znany raport w Imperium. Coś mam takie wrażenie. Mam wrażenie, że czytają go na każdym rogu. Tak. I stwierdzili, że jeżeli następnym razem będziecie chcieli wysłać taki raport, to macie tego kurwa nie robić. Koniec cytatu. To może trzeba pilnować właśnie Eugena. On sam siebie nie potrafił pilnować, jak czasami ma te swoje zwidy, przewidzenia i przesłyszenia. Więc najlepiej tego przywiązać do konia, kopię w rękę i pójść go samego w Imperium. Nie wiem, czy będzie lepiej, ale będzie zabawniej, to na pewno. Czekaj, bo mi list trochę przeszkadza. Robię ci rzuć sobie na patrzonko na spostrzegawczy. Kto ma rzucić? Na Romiot. Aha, okej. Okay. Wysło. Okej. Okay. Gdy tak idziesz sobie z Herbertem i z Lisem, jak rozumiem, prowadzisz go nadal na smyczy? No jakże. Tak, to no wiadomo, trochę się rozglądasz, gdzieś tam jest trochę ciemno i widzisz, że jak dochodzicie do takiego mniejszego skrzyżowania z jakąś mniejszą uliczką, widzisz, że w tej uliczce przy ścianie stoi mężczyzna. Bardzo wysoki mężczyzna, który gdy tylko bardziej wynurzył się z cienia, zobaczyłaś te bardzo jasno szare oczy. Kojarzysz tego mężczyznę. I kojarzysz to, że wręcz czasem nie umiałaś mu długo w oczy patrzeć, bo jest to po prostu wywołujące aż taki dziwny dyskomfort. Zarazem widzisz go i kojarzysz go, bo ty już go znasz, ale tak jakby trochę przypominasz sobie dopiero jego rysy. Jakby trochę ci w pamięci gdzieś tam bledł czasem. On tylko stoi w odległości kilku metrów od was. Widzisz, że skinął ci lekko głową, wskazując przeciwny kierunek. Widzisz, że czeka. A to sukinsyn. Herbecie, wróć do kaczmy, ja zaraz później dojdzie. I Neja idzie do niego w nastawieniu trochę bojowym. Co robi Herbert? Stoję. I patrzę, czekam na to, co się dzieje. W sensie nie ruszam się z miejsca. W tym momencie się zatrzymuję i patrzę na Neję, jak idzie tam do... Mhm. Widzisz, że jak Neja idzie w stronę tego mężczyzny, to on tak jakby zrobiła to, co chciał. Odwrócił się i zniknął w tym cieniu. Już jest też jednak wieczór. Nadal czekam, aż Neja zniknie. Jak zniknie, wtedy idę. To Neja stara się dogonić pana w cieniu. Czyli znikasz w cieniu, tak? No Baldurze, Neja zniknęła ci z oczu. Nazwała kogoś sukinsynem i zniknęła ci z oczu. No to czyli jeżeli mniej więcej, bo ja też widziałem tę postać, tak? Jak rozumiem, chociaż trochę. No jak już zobaczyłeś, że ona patrzy i tam wyzywa go od sukinsynów przy tobie, no to tak, zobaczyłeś mężczyznę. No bo właśnie kiedyś mi Neja opowiadała o sobie, nie wiem, czy to jest ta sama. Jeżeli ta i słyszę, że później dojdę, no to idę do karczmy. Mhm. Dobrze, czyli idziesz do karczmy tam, gdzie byście umówieni, tak? Dobrze. Nejo. Mężczyzna się nie zatrzymał i nie dał się za bardzo dogonić, ale
pilnował zawsze, żebyś widziała gdzieś tam jego sylwetkę, zarys jego sylwetki w cieniach. Zniknął w pewnym budynku. Takim dość niepozornym. Wygląda jak dom, czy karczma bardziej? Czy cokolwiek takiego? Wygląda bardziej jak karczma. To ona chce wejść, chociaż wtedy bierze już Lisa blisko siebie, żeby jej nie przymychnął, ani się przestraszył ludzi. No jednak, że na dole jest... No karczma jak karczma, wszędzie to wygląda jak karczma. Na dole siedzi może z 5 osób. Bardzo niepozornie wyglądających 5 mężczyzn. Twojego towarzysza nie ma, ale widzisz, jak jest na ladzie. Leży serwetka, z którą jest schowany klucz, na którą barman, który tam sobie wyciera, wiesz, te kufle i tak dalej, kompletnie nie zwraca na to uwagi. No ja przewracam oczami, mam raczej przekleństwo pod nosem, bierze ten klucz. No dobrze. Tylko jest do niego przyczepiona jakaś karteczka, numer pokoju? Nie, nie. Normalnie, do którego pokoju to nie jest klucz? No tak zerka, no... Patrzę na ciebie. Sobie chyba nie przypomina, żebyś zajmowała tu pokój. Wyciągnął rękę. Proszę pokazać. Ogląda. Czwórka przecież tutaj jest. Dziękuję. Zabieram mu klucz. Idę znaleźć czwórkę. Dobrze, idziesz pod czwórkę, otwierasz drzwi. Drzwi się za tobą zamykają. Pokój jest skąpany w półcieniach. Widzisz małą świeczkę, która się na stoliku pali. I widzisz, jak mężczyzna się odwraca w twoją stronę. Tak jakby już tu trochę czekał. Chociaż wydawało ci się, że nadążałaś za nim wyjątkowo sprawnie. Ty się z włosami czarownic prowadzasz teraz, Dragan? Ty sukinsynu, pół roku oszukiwałeś. Pół roku nic nie mówiłeś. Mówiłem bardzo dużo, ale żeby rozumieć, trzeba nauczyć się słuchać moja... No właśnie nie. Nic praktycznie nie mówiłeś, udawałeś tylko jakiegoś uczniaka. Cel uświęca środki. Tak teraz to będziesz mówił? Siadaj. Bo co? To ty masz mi coś do powiedzenia chyba. Gdzie ty był przez te... później? Dlaczego mnie tak zostawiłeś na cholernym pustkowiu i kazałeś tak po prostu wracać do Aldorfu? Tylko karteczkę. Kazałem ci wracać do Aldorfu, bo... sama nie mogłaś się kręcić po tamtych miejscach. Widziałem, że twoja... płomienna ekspertyza da nam nieco więcej tam, ale wpadliśmy w magię, której na razie nie musisz rozumieć. No, nie muszę rozumieć, ale później znowu to się stało, bo znowu na kilka miesięcy mnie wcięło w jakiejś dziurze czasowej. Kolejnej dziurze czasowej. Kolejnej dziurze czasowej. Od początku. I on cię... No bo podeszłaś do niego, wiadomo, podeszłaś bliżej, bo jesteś ruszona, jesteś ruchliwa. Pchnął cię na łóżko tak, żebyś usiadła. Sam nie usiadł. Zacznijmy może od tego, co najbardziej mnie interesuje. Czemu prowadzasz się z łowcą czarownic? To nie jest łowca czarownic. Przynajmniej jeszcze nie. Trochę nie wyglądał, przyznaję, zdziwiłem się. No, mówił po prostu, że jest łowcą. Został wysłany z ramienia łowców czarownic, ale sam nie jest łowcą. Lecz może nie zachowywałby się tak, jak się zachowywał, gdyby był łowcą. No jak go ciągnie na łóżko, żeby usiadł obok niej? On ci się nie daje pociągnąć, w sensie bierze, chwyta cię za nadgarstki. Najpierw rozmowa nie... Oprócz niego są jeszcze... trzy inne osoby. Co ty się wplątała? Co? Co to za pytanie?
Nierman mnie wysłał, żebym zobaczyła te miejsca, w których były starty trupów po jakichś dziwnych eksperymentach. Żebym zobaczyła coś na temat powiernika tronu. I dlatego dołączyłam do grupy Mindenheim, składającej się z tego łowcy rycerza pantery, kapłana Ulryka. No i był jeszcze ze mną, nie mówiłam ci kiedyś, Dagmar Langdorf. Ten rycerz? Rycerz pantery z Mindenheim. Pytałam o Langdorfa. Rycerz Sigmara. Mówiłam ci o nim kiedyś. Dlatego nie go pytam. Żeni się teraz. Całkiem wysoko. Trochę o tym głośno. Żeni się. Wspiera na posag. Ale chyba średnio mu to idzie. Żeni się, a przy okazji ma na ogólnie Galduela. Galduel to pojawia się nie tylko przy nim, wręcz spotkałam wzmiankę o nim, między innymi na mojej wyprawie. Był w jednym miejscu wspomniany jako, że będzie źle, jeżeli on o czymś się dowie. No, on wie wiele rzeczy, ale jeszcze większej ilości błądzi niczym dziecko w ciemności. Nie spotkał się z Langdorfem, nie mówił czego chce. Nie. Langdorf mówił, że się nie spotkali w ta. Wręcz chyba dostał informację o tym, że go szukał dopiero tutaj. A ty wiesz, co chciał od Dagmara? Nie, no nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby przychodził do mnie na herbatki i się zwierzał, ale może do tego dojdzie. Myślałam bardziej, że to ty będziesz wiedział co nieco o swoim konkurencie. Wiem tyle, ile na razie muszę wiedzieć. Za to Nierman bardzo był wkurwiony na ciebie. Kiedy Nierman nie był wkurwiony na mnie? Wręcz szuka cię pod postacią tego uczniaka. Nie było cię 5 miesięcy. Zniknęłaś kompletnie. Żadny zwitek nie były w stanie cię dosięgnąć. Mówisz mi o dziurze czasowej i myślisz, że takie usprawiedliwienie wystarczy. No dla Niermana może tak, jasne. Ale nie dla mnie. Się kurwa martwiłem. Zdarzyło się to samo praktycznie, co wtedy, gdy nas dwoje wciągnęło w jakąś dziurę czasową na kilka miesięcy. Dokładnie to samo. Czyli tylko, że doświadczenie. I tak wiesz, tak ci trochę, tak ci po główce tutaj zebrane doświadczenie po tym, co przeżyliśmy, nie sprawiło, że jakiś instynkt samozachowawczy powiedział ci nie, nie wchodzę. Było nie, ciężko, ponieważ zasnęliśmy po prostu w karczmie, a gdy się obudziłam w niej, byłam w jakimś cholernym jebanym labiryncie. I trochę ciężko było z niego tak wyjść. Ty już zasypiasz w karczmach i budzisz się w labiryntach. Ja się obawiam, że tutaj będzie trzeba za jakieś wyższe sznurki pociągnąć. Ale to tam właśnie między innymi... Po kolei labirynt. Obudziłaś się w labiryncie. Tak, wraz z wszystkimi pozostałymi, o dziwo, ubrana w pełnym... w pełnym rusztunku, jakby się tak kładli spać. A przecież sama się nie kładłam spać ubrana, ale się budzę ubrana w labiryncie. No i w ścianach pnęły się jakieś dziwne pnącza, które jak wycelowałam kulą ognia, to ta gdzieś przemieszczała się w innym kierunku, to światło. Wszędzie wyczuwałam mnóstwo gyran, trochę shish. Nawet przemknęło wiatr Azra, ale głównie gyran. Jakby coś tam się stało i... Nawet przez chwilę był wiatr ulgu, ale to była tylko iluzja. Były tam jakieś dziwne istoty i nawet w pewnym momencie walczyłam sama ze sobą. Co było najdziwniejsze chyba. Nie wiem, jaka magia może
coś takiego zrobić, ale nawet rozdzieliło nas coś. Także w pewnym momencie wędrowałam tylko z Giermkiem Langdorfa oraz Eugenem. Na szczęście Eugen ma to dobre, że nas chroni, bo po prostu jak przypołowił jedną z bestii, to nic nie było w stanie nas pokonać. Na samym końcu było jakieś drzewo? Coś... Drzewo. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale myślę, że ty najbardziej chyba powinieneś mnie w tym momencie rozumieć. Wszędzie wyczuwałam tam szisz zmieszany z gran. I gdy to pokonaliśmy, znowu wszystko zaczęło się wokół nas zmieniać i obudziliśmy się znowu w karczmie, tym razem zrujnowanej. Całkowicie. I... Czy wtedy byłaś ubrana czy rozebrana? Wtedy już byłam rozebrana. Tak jak położyłam się, tak się obudziłam wtedy. A powiedz mi, czy tam na tej waszej drodze, wędrówce, i zna... to było... spotkaliście jakiegoś niziołka może? Nie. By te wóraki są w jakim okresie czasu ja dotrzeć? Ale ty nie musisz porozmawiać mistrza gry, ja wiem. Ja chciałam siebie. Nie. Za co znaleźliśmy w tym labiryncie pewne kartki. Tam właśnie wspomniałem Geldwell. I chcę mu pokazać kopię kartek, które Naya sobie zrobiła. Mhm. On się spodziewał dwóch, trzech kartek. Dostał 16. Dostał kartkę przepisaną po kolei. Tak. A jesteś pewna, że żadnego niedziałka nie było, że... Dlaczego pytasz? Bo brzmisz, jakbyś przyjęła o wiele za dużo środków, których twój organizm nie był w stanie przetrawić. A co ty możesz o tym wiedzieć, za przepraszam? Czy przez te pół roku, kiedy cię nie było, szlajałeś się z jakimś niziołkiem? Nie, tak się składa, że moje obowiązki wyglądają nieco inaczej niż twoje. Mnie nie wysyłają na wędrówki po Imperium i nie każą kłaść się w karczmach i budzić 5 miesięcy później. Tak jakoś wyszło, ale nie bierz tego personalnie. Wolałam, żebyś był przy moim boku, a nie... Zresztą mnie to chyba jest najbardziej przerażające w tych wędrówkach, te kartki, to wszystko tam. Zaczęłam sobie coś, czego się w sumie boję i... Gdzie on przegląda kartki i jednocześnie cię słucha. Oni wszyscy, no moi towarzysze, uparli się, że mam nic nie mówić w kolegium, mam nic nie mówić Niermanowi i mają cholerną rację nie mówić o eksperymentach na dzieciach, tym, co kolegia mogą robić. Wiesz, zaczęło mi się przypominać dziwne rzeczy, które Nierman robił i które nie powinien był robić. Jeżeli ktoś się o tym dowie, to zaczną od tego, że spalą mnie, a później jego. Albo na czekaj, czekaj, cicho, dziewczyna. Po kolei, co sobie przypomniałaś? On cię sadza i siada koło ciebie. Patrzy na ciebie. Tym wzrokiem, który bardzo ciężko wytrzymać, ale po chwili widzisz, która łaga. Czy w twoim kolegium są zaklęcia, które potrafią stłumić pamięć? Sprawić, że coś się nie pamięta bardzo długo? Wydarzeń? Oczywiście, że tak, nie jest to. Co prawda wielki wyczyn, jeżeli chodzi o błahostkę, którą trzeba zapomnieć na kilkanaście minut, ale no, jeżeli mówisz o latach, to już wyższa sztuka magii. Przypominałam sobie jakiegoś maga, mężczyznę w szarych szatach starego, stał za Niermanem i wtedy, to jest ostatnie wspomnienie, które przyszło, że zaczęłam wszystko zapominać wtedy. A Nierman mi groził, że jeżeli ktoś się o tym dowie wszystkim, to jemu i mi stanie się krzywda i on... Przypomniało mi się, że kazał mi próbować złapać inny wiatr. Że kazał mi mieć otwarty umysł i próbować. Przypominałam sobie tą von Flick, którą chcą skazali na śmierć i mają chyba powiesić jutro albo pojutrze. Która była między innymi w tym wszystkim.
Przypomniałam sobie nazwisko jakiegoś szlachcica, Feutre de la Borne, którego to wszystko się odbywało. I po prostu czuję się przerażona tym, że jeżeli ktoś się o tym dowie, od Von Flick chociażby, czy... Pierdolony skurwiel. Zawsze wiedziałem, że to gnida i hańba na waszym kolegium, ale nie wiedziałem, że aż tak. No, Von Flick, nie musisz się martwić, bo wszelakie zniszczenia, jakie mogła poczynić, już uczyniła. No, tak mają ją ściąć w ciągu kilku kolejnych dni. Ale jeżeli... nie ma aż odwrotu. Coś im powie. Powie o tych wszystkich dzieciach, które widzę we wspomnieniach pomutowanych w tym dworku. W kopie Niermana, a przez to polecę ja. Po pierwsze, ustalimy kilka zasad, których będziesz przestrzegać. Nie rób takiej miny. Jasne? Mm-hmm. Nie będziesz o tym mówić nikomu. Nie obchodzi mnie, czy to karczmasz, czy to magister, czy to twój mistrz, w szczególności twój mistrz. Ani słowa Niermanowi. Ani ostatnią osobą, której bym to powiedziała. Twoim towarzyszom. Dobrze. Chodzi o twoje życie, rozumiesz? Tak, wiem doskonale. Mam ci pomóc. A zrobię to. Postaram się. Dałaś mi nazwiska, za pomocą których mogę coś ruszyć. Ale nie możesz podkopywać nas z drugiej strony. Nie chodzi o Niermana. Bo ja go na ten stos doprowadzę. Nawet własnymi rękami. Ale chodzi o to, żeby on spłonął i żebyś ty przeżyła. Dobrze. Po prostu... Nie, z pewnością nie będę mówiła tego moim towarzyszom, szczególnie jak jeden współpracuje z łowcami czarownic. Gdy tylko mówi właśnie, że nie mówić nic o tych eksperymentach na dzieciach, to na pewno wiedziałam, że no Nierman się nigdy o tym nie dowie. No jak już się domyślasz, to nie jest pierwszy przypadek to, co się teraz działo. Jest okropna chaos wszędzie. Ale bardziej przy tej sprawie całej z powiernikami tronu, grzebiemy i tym więcej sobie przypominam i zastanawiam się, czy w pewnym momencie nie dotrzemy gdzieś, gdzie coś powinnam wiedzieć, zrobić, czy coś się nie powtórzy. Czuję się zagubiona w tej kwestii. No to się już stało, Nejo. Już nic nie możesz zrobić, niczego nie możesz zmienić. Przeżyłaś to. Przeżyłaś to, czego prawdopodobnie żadne inne dziecko nie przeżyło. Może kilka, może też są rozrzuceni po Imperium. Może też zostali uczniami czarodzieja. Ukrywani. Albo po prostu zostali zarżnięci, żeby nie robić sobie problemu. Z jakiegoś powodu on cię zatrzymał. Z jakiegoś powodu uniknęłaś tego, co jest nieuniknione. Mówisz, że łaziliście za tropami. Widziałaś te pomutowane ciała? Widziałaś, jak to wygląda? Widziałaś tę masakrę? Właśnie nie zdążyliśmy nawet tam dojść, bo mieliśmy następnego dnia po wstaniu, ale... Może nawet lepiej. Byliśmy tylko... Rozmawialiśmy tylko z ludźmi, którzy mówili o tych dzieciach. Widzisz po nim ogólnie, że na niego to ta informacja... On rzadko okazuje emocje i mało okazuje emocje, ale widzisz, że to gdzieś tam go ruszyło, że jest wściekły jednocześnie, a z drugiej strony widzisz strach, ale nie taki strach od niego, tylko taki strach właśnie, że no, wjebała się w takie bagno, z którego może być ciężko wyjść. To no ja tym bardziej chcę się do niego przytulić, bo ona się czuje teraz roztrzęsiona, bo w końcu komuś o tym powiedziała, a nie dusiła to ciągle sobie. No on cię obejmuje i gładzi cię po włosach.
tak jak kiedyś. Jeszcze jutro mamy spotkanie kolejne z faworytą, jak mój mistrz się o tym dowie. Kolejne spotkanie z faworytą. Zatrzymajmy się przy tym. Możesz mi powiedzieć, co ty robisz u von Tiller? No, graf wysłał nas do swojej siostrzenicy, jak to powiedział, żeby rycerz Pantery zaniósł jej miecz od tego drzewa. Miecz od drzewa? Jaki miecz od drzewa? No, tego, co ci mówiłam, że w tunelu w labiryncie nas atakowało. Stwór, bestia, wyglądało jak drzewo. Z wielkimi matkami. Związująca wierzba, która nawala was gałęziami, ale przypuszczam, że nie wyglądało to tak, dlatego słowo miecz jest tutaj kluczowe. No, używało miecza. I tylko to pozostało w rękach rycerza Bantery, który zaniósł je do swojego pana, który odesłał go do faworyty, która wzięła je dzisiaj i zaczęła je badać. I jutro mamy się zgłosić po więcej informacji i rozkazu. To ty sobie przypominasz takie rzeczy i chodzisz sobie po pałacach elektorskich i imperialskich, tak? No, jakby nie patrzy. Kurwa nejo. Tutaj trochę. Myśl. Mam nadzieję, że nie wspomniałaś słowem o tym. Wiesz, kto skazał von Flick? Nie. Elza von Wieler. Ale jakie miała podstawy, dowody? Prawdopodobnie jej grupa przesłuchiwała ją. Nie, Elzie von Flick nic nie powiedziałam i tym bardziej nie mam zamiaru jej nic mówić. O tym, co mi się przypomina. Wypytywałam je bardziej o kwestie, jakie wiatry tam poczułam, co znalazłam. No to mnie akurat nie dziwi, ale... Nie ustaliłem jeszcze. Nie, nie. Nie ma takiej opcji. Nie powiesz nic. Co? Nie dowiem się czegoś więcej. O czym myślisz? Nazwisko tego szlachcica, które podała się. Brytończyk bardzo kiedyś zaznajomiony z jednym z mistrzów mojego kolegi. Stąd kojarzę. Czeka mnie długa droga. Prawdopodobnie w góry. I znowu znikniesz na kilka miesięcy. Tak zniknę, żeby zrobić swoją młodą, ładną dupę. Mógłbyś chociaż czasem wysłać mi jakąś informację, że jeszcze żyjesz? Wysłać gońca z informacją, że tak, Nejo, właśnie odnalazłem obciążające twojego mistrza dowody. Tylko poczekaj, aż ktoś to po prostu przychwyci, tak? Po prostu też się martwiłam o ciebie. I się zastanawiałam czasem, gdzie jesteś. Śledziłam cię od 2 godzin. To nie było interesujące. 2 godziny, jak czekałam na towarzysza. No nie było. Ile dałaś za tego lisa? I gdzie go kupiłaś? W Mindenheim. To pewnie przypłaciłaś trochę. Znaczy, zaczęłam się targować, licytować, bo przyszedł jakiś uczniak i trochę mnie to wciągnęło. Tak trochę zbyt impulsywnie może zareagowałam i zaczęłam się z nim przerzucać kwotami. Widzisz, że on skończył jednocześnie czytać te kartki. On ci tak obejmował i czytał sobie te kartki. Czy ta kopia będzie ci potrzebna?
Znaczy to jedyna, którą zrobiłam, ale... Czekaj. Muszę sprawdzić jaką. Nie, mam jeszcze oryginały. Te kartki też mu się przydadzą. No to mam nadzieję, że poinformowałeś swoich towarzyszy, że na noc nie wróci. Jeszcze nic o tym nie wiedzą. Powiedziałam Herbertowi, że wrócę później. No to już nie jest twoje zmartwienie. Poradzą sobie co ludzi chłopcy, prawda? Tylko, że rano zdążyłam na to spotkanie. Mhm. Rzekł, on odkłada te kartki. Całuję cię. I ty nie wyjdziesz stamtąd do rana. Mówię ci od razu. Mm-hmm. Więc nie spotkasz się z nimi. No ja bardzo chętnie chcę zostać z nimi. Z nim. Mm-hmm. Powiedz mi tylko jedno. Czy przyznasz się do Jakuba, czy nie? To jest trudne pytanie. Przemyślę jej i ci napiszę na pliwie. Dobrze. I na pewno daję mu to, o czym rozmawiałyśmy. Z wydarcią z niego odpowiedzi na to pytanie. Jedno. Co mi obieca. Okej. Dobrze, to już bardziej, wiesz, takie między wami. Dobrze, czy chciałabyś jeszcze jakieś deklaracje do rana? Nie, no ja chcę się zrelaksować. Uwierz mi, że to będzie dać się ponieść. Mhm. Bardziej niż z niedoświadczonym Jakubem. No rano nie będziesz mogła chodzić. Dobrze. Jakoś się dowlekę. W każdym razie. Przedstawiam mu tylko iskierkę. Dobrze. No iskierka zostaje tam z wami, bo... Tak, jeszcze nie ma. Trochę nie ma wyjścia, tak? Ale budzi was w nocy kilka razy, jak wskakuje na łóżko i niczym niks w ten śnieg, wiesz, pamiętasz, jak on tak taką sinusoidę robił, wykres sinusa, no to iskierka czasem tak po was na łóżku robi. Dobrze. Nastał ranek. Dagmarze. No ty miałeś iście królewski poranek. Ja przypuszczam, że poinformowałeś nas narzeczoną o tym, że tam no rano masz się gdzieś stawić, więc nie możecie tak sobie pospać dłużej, tak? Tak marzę? Jeszcze przepraszam. Ale się zjarałeś. Się zjarałeś, nie tym razem. No, jeszcze raz pytanie, jak można było. Czy... No, zapewne poinformowałeś Oliwie, że rano musisz gdzieś iść, więc nie możecie sobie zjeść ranka o 11 i tak dalej. No, na pewno. I załatwiłem sobie tam osobny pokój. Tak, w sensie teoretycznie załatwiłem osobny pokój, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Aha, dobrze, okej. Rozumiem, że się kryjesz przed teściami. Oczywiście. Bardzo przezorny, zawsze ubezpieczony. Więc ty miałeś bardzo dobry poranek, bo obudziłeś się przy swojej narzeczonej, która była bardzo stęskniona za tobą. Podano wam wykwintne śniadanie. I czy masz jakieś deklaracje na rano? Cokolwiek, co chciałbyś jeszcze zrobić? Z samego rana. Znaczy po prostu ogólnie do momentu, kiedy wyjdziesz tam, żeby dołączyć do reszty. Wiesz co, myślę, że poinformowałbym swoją rodzinę, w tam rodzinnym, nie u narzeczonej, o tym, że szykuję się, że chciałbym znajomych tutaj zaprosić, znajomych, towarzyszy podróży zaprosić na kolację. Że dałoby się coś takiego zorganizować, że moja narzeczona będzie. Czyli w domu rodzinnym, tak? Tak, 5 osób, ja, narzeczona i cała rodzina. Mhm. Jasne, nie ma problemu. Już nawet ojciec był zadowolony. Możecie nie rozśmieszać Lamba? Spokójcie tego człowieka na Twitchu. A
to nie piwsko, tylko monsterek. Malabu, garnij twarz, proszę, bo... No, ale nie zjadłem z twarzy, miałem taką twarz po prostu. Bo się zjarał. No nie zjarał, przysięgam. Dobrze. Czy chciałbyś załatwić obiad, tak? Rodzice, siostra... Kolacja właściwie. Znaczy kolacja, rodzice, siostra, ty, narzeczona i... Pięć twoje... osób. Mhm. Dobrze, nie ma problemu. No i co robisz dalej? No, myślę, że właściwie chyba nie mam nic do załatwienia w Waldorfie już bardziej. Spędzić może trochę czasu z rodziną, poza tym to udać się na tą dziesiątą do... Bo też jakoś super późno nie wstałem. Mhm, jasne, dobrze. Super wcześnie. Dobrze, no jesteś świadomy tego, że jesteście umówieni na dziesiątą, tak? Chyba, że po prostu chcesz opuścić spotkanie. Ale to już nie, nie mam zamiaru. Dobrze. Urlisiu i Eugenie, no wy trochę popiliście, trochę sobie uskuteczniliście ten taki zwyczaj, że po alkoholu jednak się włączają takie bardzo filozoficzne tematy. I była religia, były języki, było powstanie świata i wszystko. No i tak jak żeście się położyli, no to no rano było trochę ciężko, ale no nic, czego dwójka mężnych urlykan by nie zniosła. Ja zamówiłem budzenie o świcie, tak aby skorzystać z bali. Plus poćwiczyć z Gierkiem z samego rana, o tak zimnej porze. Mhm. Ja też mam balę na rano, a raczej po Waldorfie nie będę biegał. To bez ćwiczeń dzisiaj wyjątkowo. No kapłanie, powiem ci tak, maść faktycznie smakowała ohydnie, bo nie możesz się dalej pozbyć tego zapachu z ust, tak jakbyś jakieś stare liście zjadł. I po prostu ty sam to czujesz, więc przypuszczasz, że ludzie dookoła ciebie na pewno będą czuć, gdy będziesz coś mówił. Ale faktycznie czujesz, że pomaga. Natomiast gdy się przyjrzałeś, po prostu zobaczyłeś swoje odbicie, widzisz taki wielki siniec, taki fioletowy po prostu. No, no i będę go nosił z dumą. Przecież wygrałem. To jest zwycięska rana, że tak powiem. Okej. Okay. Lana. No to jeszcze se plenisz, niestety to jeszcze nie jest ten etap, żebyś mógł jakoś przezwyciężyć ten ból. No jednak wolisz trochę kilka dni poseplenić, ale potem mieć cały język, tak? Dobrze, jeżeli jak rozumiem, wy się szykujecie, tak? Dobrze. Jak się wykąpię najpierw? Mm-hmm. Poćwiczę z Giermkiem. Tylko, że chcę przygotować bardziej wytworne ubranie. Już nie idę w pełnych płytach, tylko bardziej może w arystokratycznym stroju, który boży ze sobą. Które po tym porannym treningu o świcie mój Giermek oczywiście przygotował mi. Pomógł przeobdziać i... Mhm, jasne. I śniadanie oczywiście, ja nie będę szedł na pusty żołądek. No na pewno w waszym stanie na pusty żołądek to nie byłoby rozsądne, bo jednak głód jest z siebas, mówiąc potocznie. Co robi Herbert? Herbercie, ty tam deklarowałeś, że w nocy chciałbyś trochę posiedzieć nad tym, co od ojca dostałeś, tak? Mhm. To plus, to muszę upewnić, że kusza. Rzuć sobie na inteligencję. Weszło. Okej, okay, no i to jest jakaś pierwsza cegiełka w tym, co robisz z tą z tą układanką. I co dalej chciałbyś się... No ja nie bym chciała wieczorem. Czy no patrząc po wzroku i po... Herbert połączył sobie klocki, nie wiem czy dobrze sobie połączył, ale sobie coś tam połączył, więc to się nie zdziwił, że nie wróciła. I no Hubert się bawi tym czymś, co dostał do ojca, sprawdza czy... Kusza, wszystko działa tak jak powinno, po prostu dba o to co ma i rano jedzenie i czeka na resztę. Jak do którejś godziny nie będą, no to idzie do pałacu i tyle. Mhm, okej, okay, dobrze. No i Nejo, ledwo wstałaś rano i to wstałaś tak, że dosłownie widzisz, że jest dziewiąta. No to się czule żegnam z nim.
Mówiłem, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy przed wyjazdem. Że chociaż coś mi... Może uda ci się coś zdobyć przed... jakieś informacje, które mi się przydadzą w drodze. Będziemy zmierzać do Marienburgu. Tego, co w karteczce był. Za informacjami dalszymi. No, do tej... miasta, które były w karteczkach. W karteczkach było Marburg, dlatego... Sorry, Marburg. Bo tak. Marienburg to jednak... Tak, Marburg. Trochę nie w tym kierunku. Czyli ty też się, jak rozumiem, ogarniasz się, tak? Tak. I mówię, że jakbyś gdzieś coś słyszał o tym raporcie, to... Albo miał rozwiązanie, jak go zneutralizować, to... Bo powiedziałaś o raporcie, to powiem ci, że to był taki moment, w którym on najbardziej przypominał takiego opanowanego, bardziej taką zimną furię Niermana, nie? Wkurwił się. Wkurwił się, nie był wyjątkiem w tym i powiedział, że jeszcze raz coś takiego podpiszesz, to ci nogi z dupy powyrywa. Tak mówiąc, bo się tylko narażasz, a on tego nie lubi. Postaram się. Ale teraz muszę się spieszyć, więc mam nadzieję, że to będzie szybkie zobaczenie. Biorę iskierkę pod pachę albo do kieszeni i zasuwam na miejsce spotkania. Oczywiście wcześniej się ogarnęłam, jak siedzieliśmy w pokoju, żeby wyglądać jednak w miarę. No na kąpiel za bardzo nie zdążyłaś, bo to już wiesz, zanim by się woda zagrzała i tak dalej, ale ogarnąć jasno. No i Neja zasuwa pod pałac, żeby zobaczyć, czy już tam czekają. Przybywasz ostatnio. Spotykacie się wszyscy pod pałacem. Widzicie nowy nabytek na twarzy kapłana. Widzicie również Eugena bez zbroi płytowej, a to nie jest taki codzienny. Ale włosy mam zaczesane do tyłu i poprawiam brodę, jak mój pan zawsze siedząc na... No mała jeszcze, nie w porównaniu tak jak Borysa, ale tak jak on zawsze zasiedzając na tronie. To też tak robię. Szkoda, że oka nie mrużysz jednego. No przecież to... na to czas. Neja podbiega do was w sumie bardzo ucieszona i pierwsze co tam, nie wiem kogo widzi, czy jak Dagmara, to przytula Dagmara, witaj Dagmarze, później Eugena. Tak patrzę na myśli, a ty coś sobie zrobił? A tobie co? Czarodziejka się na was rzuca, szarżuje na was, nie? Co ty robisz? Szytuję powietrze. Paruję. No wiesz ty co, Herbercie? Coś ty sobie zrobił, Ulisie? Co ty robisz, dziewucho? Właśnie, na Sigmar. Co z twoją twarzą? Mało ci tego giermka, Herlangdorfa? Zostawmy. Już myślałem, że nie dojdziesz do nas. Przepraszam, co? Ale doszłam, dotarłam tutaj, tak? Ja mówiłem, że nas późniarskich nie będziemy czekać. No i się spóźniłam. I jak mam... Tam... Kotek, złapałaś go? Kogo? Bardzo. Kogo łapaliśmy? To była ktoś... bardzo owocna noc. Jakiegoś kota spotkała. Kota, lisa, mało ci zwierząt? A wilk tutaj to co? Głask Niksa, jak się da. Czekamy na kogoś, czy wchodzimy, czy... No, zaraz, moment. Czy ktoś mi może wyjaśnić, o co chodziło z moim giermkiem? Przecież nie masz giermka, Hellang. Moim byłym giermkiem. To może ty byś nam wyjaśnił, ale o co chodziło, bo to nie był normalny giermek. Musimy się pożegnać z Jakubem. Przed wyjazdem. No to możecie się pożegnać. Ja już. A ty nie masz zamiaru się pożegnać? Ciebie ciągnie, co? Czarodziejko. Do niego, żeby się żegnać. Kilka... Czy ktoś może mi wyjaśnić? Miesięcy w sumie, jakby tak spojrzeć na to, podróżowaliśmy z nim. Jazda na jednym koniu zbliża, tak marzę. Dobrze. Gotowi wszyscy? Fantastycznie. Kapłanie prowadź i go klepie w plecy. Idę. Obawiam się, że MG nie jest gotowy. Ja też jestem. To 3 sekundy. Chwila przerwy. No, chłonięcie. Dobrze, zróbmy 2 minuty przerwy. Dobrze, to zatrzymał sobie nagrywanie. Wejdź, aha, bo ciebie nie ma na streamie.